Łobatko ci i córko! <grystanie> Łobatko ci i córko, dior! Łot? <grystanie> no praktycznie... Praktycznie nie ma krisa, dior! Łomatko ci i córko! <grystanie> to się nazywa luksus, Łot! Coś ty mi zrobił pod tym okiem! Jestem w ogromnym szoku! Nie ma Krisa. Hejka, kochani! <grystanie> Marys Witam Was bardzo serdecznie z niezwykle niezwykle niesamowitego miejsca. Słuchajcie jaki tu jest dzisiaj ruch, sobota wieczór. Słuchajcie no, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? W królestwie zakupów luksusowych. Galeria Lafayette. Zobaczcie, tu jesteśmy na parterze. Jest piętro, jest piętro, piętra się piętrzą, mnożą. Jest tutaj tyle produktów, że głowa mała. Ale dlaczego tutaj jestem? Uwaga. Sara Dior, kiosk Dior, słuchajcie, no bo jak wieść niesie, Dior wprowadził zmianę, reformulację swojego nowego korektora. Korektor wypełniony pielęgnacją, pielęgnacją kwiatową. No ale co, no? Moje najważniejsze pytanie tak naprawdę jest takie: czy to jest dobry produkt dla ser dojrzałych? Dlatego też, słuchajcie, daje nura tutaj. Jeśli chodzi o galerię Lafayette, zaraz się skonsultuję tutaj z makijażystami i zobaczymy, co ciekawego uda mi się wyszperać na ten odcinek. Dlatego, kochani, ja nurkuję do buciku Diora, a Was serdecznie zapraszam do studia. W międzyczasie serdecznie pozdrawiam z Paryża, z Galerii Lafayette. Hejka, kochani! Paris Star Channel, witam Was z powrotem w studiu po zakupach kosmetycznych w przepięknym Paryżu. <laughs> Więc kochani, co się wydarzyło? No, no wydarzyło się, wydarzyło się, przyznaję się, się wydarzyło się, wydało się pieniądze się i tara! Nie wiem, czy to widać. Widać. Teraz taka piękna tu jest taka wypraska. Dior. No, jest klasa. Jest chic. Jest luksus. No i co mam w ręku? Kochani, najnowsza, e, najnowszy korektor Dior Forever Skin Correct. Reformulacja. Reformulacja e, w związku ze starym e, opakowaniem i starszą formulacją mamy je Obie. I tak, kochani, będziemy się dzisiaj bawić makijażem, porównamy sobie te formulacje. Po jednej stronie będzie nowa formulacja, po drugiej stro stronie będzie stara formulacja i zobaczymy podobieństwa, różnice z bliska. Będzie też test na, ym, na, na trwałość tego makijażu, jak długo ten makijaż może... Przetrwać, jak to wszystko będzie wyglądać. Dzisiaj wszystko wrzucamy do jednego kotła. I w tym kotle. Będzie się działo, kochani, będzie się działo w dzisiejszym odcinku, ale już tak naprawdę na poważnie będzie ogromny test nowej formulacji, a ponieważ mam też starą formulację, to dlaczego nie, nie skorzystać z tego, żeby je nie, nie porównać i zobaczyć, co się zmieniło, co zostało, co jest dobre, a co złe i wszystko inne. <laughs> Więc tak, kochani. Jeśli to jest coś, co Was interesuje, serdecznie zapraszam do podłączenia się do mojego kanału, na którym celebrujemy różnorodność. Różnorodność sprawia, że wszyscy jesteśmy inni, piękni i wyjątkowi. Zapraszamy, kochani, dzisiejszy odcinek to Dior Forever Skin Correct, nasza gwiazda. Zaczynamy! Kuchanie, więc jesteśmy z powrotem. Niemniej jednak, zanim dobierzemy się do czegokolwiek, zaczniemy cokolwiek. Najpierw nałożymy korektory. W tym szaleństwie jest metoda. Uwierzcie mi, potem Wam wyjaśnię, dlaczego tak, a nie inaczej. Słuchajcie, na samym początku na tapetę bierzemy sobie starą formulację. Dior Forever Skin Correct w odcieniu 0.5N. Tak prezentuje się ten produkt i powiem Wam szczerze, że już kiedyś, wtedy, zanim y, zmieniło się opakowanie, butelka i formulacja, już wtedy wyglądało to bardzo pięknie i bardzo luksusowo. No ale, Dior, to Dior. Dior wie, jak projektować swoje, y, swoje produkty, jak... Ym, tworzyć opakowania i butelki, i wszystko, i powiem Wam szczerze, że wyszedł z najnowszą wersją. I tu mam, czy mam w ręce najnowszą wersję Dior Forever w odcieniu 0.5N. Tak prezentuje się ten produkt. No i powiem Wam szczerze, że przeszedł z naj, najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o opakowanie. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. A teraz słuchajcie, mamy te dwie butelczyny, stara formulacja, nowa formulacja i porównanie. Tak wyglądają te produkty obok siebie. No i no już, jak już powiedziałem, ta plastikowa, to plasta, plastikowe opakowanie starszej wersji już robiło ogromne wrażenie. No ale teraz już to szklane opakowanie, no to już w ogóle no robi, robi, w ogóle kas, zrywa kask! Co się tak mówi? Szypa, bo e, e, Słuchajcie, no, e, w takim razie odpakowujemy ten e, starszą formulację. Cara, przepiękna, Naprawdę przepiękne opakowanie, pomimo że plastikowe, absolutnie piękne. No, i tutaj powiem Wam szczerze, że w nowym opakowaniu przede wszystkim. Tu jest taka wpraska Diora, bardzo fajnie, a opakowanie jest matowe. Zresztą, słuchajcie, to jest coś, o czym też bardzo chciałem powie powiedzieć. Jak patrzymy tutaj, co się dzieje? Starsze opakowanie było takie glossy. Nowe opakowanie jest matowe z taką bardzo fajną wpraską Diora. Ale to, co mi się na przykład rzuca w oczy, to to, że kiedyś Dior. Przez wiele, wiele lat miał swoją nazwę taką klasyczną, która jest znana wszystkim. Bardzo często wisiorki na przykład i biżuteria z diorem, właśnie takim były napisem. Bardzo, czasami sobie ludzie nawet robili tatuaże z takim napisem. I co teraz się wydarzyło? Dior pokazał wszystkim nowe logo. Słuchajcie, ja nie wiem, jaka rewolucja i jaka zmiana dzieje się, jeśli chodzi o dziora, ale mamy tutaj nowe logo, już zupełnie inne od starego, klasycznego. Kwestia gustu. Ktoś lubi, ktoś może nie lubi. No najgorzej, jak ktoś ma tatuaż w starym logo, to sobie zretatuaży w nowym. <grym> tak naprawdę jestem ciekawy, jak daleko ta te, zmiana tego logo pójdzie w przyszłość. Czy wszystkie produkty już teraz będą miały takie nowe logo? Zdecydowanie pod skrzydłami Diora coś się dzieje, dzieją się zmiany i to rzeczywiście widać. Jeśli chodzi o produkty kosmetyczne, to Dior konsekwentnie zmienia opakowania, zmienia formulacje. Yy, dotyczy to właściwie praktycznie wszystkiego, łącznie od pielęgnacji, aż po makijaż, i tak też doszło tutaj do. Tej sytuacji, gdzie Dior y, zmienił formulację swojego tak naprawdę bardzo dobrego korektora. To jest ulub... ten korektor, stary korektor, był ulubieńcem wielu, wielu ludzi, makijażystów, influencerów, uwielbiany. No ale cóż, idziemy dalej do przodu. Ewolucja się dokonuje. Trzeba to zrobić. W związku z czym tutaj mamy nowy korektor, i zobaczymy. Porównamy sobie, jak wyglądają te korektory. Obok siebie. Ale dobrze, kochani, dużo mówię, dużo mówię, a teraz pora na słocze. Myślę sobie, że te słocze są bardzo ważne, gdyż są jakby meritum naszego, te, naszego tematu. Więc biorę sobie starą formulację i sobie tutaj nakładam starą formulację. Nie przejmujcie, że, że jest to dużo. Potem te słocze znikną. Mamy tutaj starszą formulację, i bierzemy sobie nową formulację, słuchajcie, i słoczujemy zaraz tu obok. No i właśnie, i co widzimy? I co widzimy? No, widzimy ogromną niespodziankę, słuchajcie, że że stara formulacja 05n, która tutaj się znajduje, jest zupełnie inna od nowej formulacji 0.5n. Kochani no, o co chodzi no? Starsza formulacja 05N jest przepięknie neutralna i taka fajna, taka w punkt, słuchajcie, jeśli chodzi o odcień. Z kolei nowa formulacja 05N, mówimy cały czas jakby tutaj o tym samym odcieniu, no jest bardzo ciepła, jest taka żółtawa, nie jest taka neutralna. I myślę sobie, że tutaj muszę coś powiedzieć, co jest dla mnie bardzo ważne, słuchajcie. Że ja osobiście nie mam problemu ze zmianą opakowań. Spoko. Nie mam problemu ze zmianą formulacji. Spoko. Ale mam duży problem ze zmianą tego samego odcienia bo starsza formulacja 05N jest zupełnie inna od nowszej formulacji 05N i po prostu to jest coś, w, jeśli chodzi o Diora, że mam najróżniejsze gamy kolorystyczne w najróżniejszych gamach yy, kolekcjach Dior Forever, Dior yy, Capture Total które po prostu no ciężko to wszystko jakby yy, usystematyzować chciałbym Mieć w wszystkich gamach i we wszystkich kolekcjach ten sam odcień, a okazuje się, że to się nie da. Z Diorem po prostu to się nie da, a ponadto o co chodzi z tymi odcieniami? Mamy jakiś odcień 00, potem mamy 0n, potem mamy 0,5n i potem mamy już 1n i tak dalej, tak. Dior, o co chodzi? O co chodzi? Dlaczego po prostu nie możemy mieć 1N, 1C, 1W? 2N, 2C, 2W? 3N, 3C, 3W? I te jasne odcienie, te najjaśniejsze, nie jest ich bardzo dużo, a przepaść pomiędzy jednym najjaśniejszym a drugim najjaśniejszym jest dosyć duża, bo patrzałem, słoczowałem, obserwowałem i, i byłem dosyć dużo zaskoczony. Więc jeśli chodzi o tę gamę kolorystyczną, jest tak troszeczkę. No, ale cóż, no jest jak jest, jeszcze raz tutaj Wam pokazuję, słuchajcie, starsza formulacja 05N idealnie w punkt neutralny, piękny odcień, taki w sam raz. No, a nowa formulacja 05N, no ciepła jest, jest taka żółtawa, no. To to tyle, jeśli o to chodzi. Myślę sobie, że jest to bardzo ważna informacja, że niestety, jeśli macie korektory ze starszej formulacji, Zapomnijcie o tych odcieniach, bo przypuszczalnie, jak pójdziecie do sklepu, doznacie lekkiego szoku, słoczując i odkrywając, że to są zupełnie inne odcienie w tej samej numeracji. No dobrze, kochani, więc porozmawialiśmy sobie o słoczach, porozmawialiśmy sobie o odcieniach, o tym, że niestety to wszystko się zmienia no i. Też formulacja się zmienia. Dior jest to firma, która charakteryzuje się zmianą składów na lepsze. Na dobre składy wymieniają wszystko to, co uznają za niepotrzebne, a Wkładają yy, składy, które bardziej są dbające o skórę, pielęgnujące, rewitalizujące. W związku z czym, korzystając z, z polskiej strony Sephory, zrobiłem sobie taką niewielką syntezę, ażeby porównać te składy i zobaczyć, kochani, stara formulacja versus nowa formulacja, co się zmieniło, czy zmieniło się na lepsze, na gorsze, jakie jest podejście Diora do. Tematu dobrych składów. I słuchajcie, teraz wyświetla Wam się strona, w której porównujemy sobie dwa te ym, korektory. Z lewej strony starszy skład, z prawej strony nowy skład. I słuchajcie, ja nie jestem jakimkolwiek ekspertem, niemniej jednak interesuje się składami ze względu na to, iż interesuje się tym, co nakładam na twarz i trzymam na twarzy przez 10 godzin albo więcej, bo moja cera, ja mam ponad 40 lat. Słuchajcie, moja cera jest normalna do suchej. Bardzo sucha strefa to jest tutaj pod oczami. Widać zmarszczki. Każde podkreślenie suchości podkreśla zmarszczki, no i oczywiście suchość jest tutaj na policzkach. W związku z czym każda suchość podkreśla zmarszczki i myślę sobie, że nikt nie chciałby nosić makijażu postarzającego. W związku z czym y, szukam y, w makijażach Y, takich produktów, które rzeczywiście mają trochę y, tego pielęgnacyjnego składu, nawilżającego składu, który przedłuży jakby nawilżenie tego makijażu i spowolni wysuszenie no. <suszenie> mojej cery. Dobra. Spoko, słuchajcie, yy, gadam i gadam, a tu trzeba iść do tematu. Więc, jeszcze raz, widzicie teraz porównanie składów. Zielonym zaznaczyłem te rzeczy, które uważam, że są najważniejsze i o których wa warto opowiedzieć. W związku z czym, jeśli chodzi o lewą stronę i starszą formulację, zaczynamy zie na zielono gliceryną. Gliceryna, bardzo fajny składnik. Nawilżający, który właśnie y, jakby spowolni wysuszanie naszej cery, spowodowane na przykład produktem kosmetycznym. Więc fajnie, że jest ta gliceryta na górze. No i potem, co się dzieje? No, potem jest y, skład, który jest. Y, są to składniki, które są stworzone do formulacji, nadają odpowiednią lepkość, konsystencję, gęstość. Takie to są te składniki i jest tutaj przede wszystkim bardzo dużo silikonów, najróżniejszych silikonów. No i potem schodzimy i następny składnik mamy na zielono, mamy Viola Tricolor Extract. Viola Tricolor Extract jest to ekstrakt z fiołka trójbarwnego, jest to niezwykle interesujący składnik, słuchajcie, jest to składnik nawilżający, składnik łagodzący, składnik przeciwtrącikowy, Ekstrakt o działaniu przeciwzapalnym, zmniejszającym zaczerwienienia i wyrównującym koloryt skóry. Jest to naprawdę cudowny składnik. Jest to antyoksydant, który neutralizuje działania wolnych rodników, a także poprawia poziom nawilżenia. Bardzo dobry składnik. Następnym składnikiem, jakim obserwujemy, mamy tutaj. Roza multiflora fruit extract mamy tutaj ekstrakt z róży. Ekstrakt z róży służy jako naturalny zapach, co jest bardzo interesujące, ale też ma y, cechy tonizujące. I ostatnim tutaj składnikiem, który jest interesujący, to nazywa się Tropaeolum majus extract. Co to takiego ten Tropaeolum majus extract? <laughs> Mamy tutaj do czynienia z ekstraktem z kwiatu nasturcji, który działa tonizująco, jest też bardzo fajnym, silnym antyoksydantem, który daje nam ochronę, a tym samym też jest to składnik rewitalizujący. I to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o stary skład. No, ogólnie co, co tu mamy? Mamy troszeczkę aktywnego składu w postaci ekstraktów z kwiatu i mamy nawieżającą glicerynę, a ponadto mamy tutaj po prostu bardzo dużo silikonów. Takie silikony w produktach kosmetycznych, typowo czyli kolorówka, sprawdzają się pod tym względem, że tworzą nam film pod oczami, sprawiając na, dając nam wrażenie fałszywego wygładzenia, ale tak naprawdę, do no nie wiadomo czy te aktywne składniki są w stanie się przebić przez taką warstwę silikonów. Niemniej jednak jak nałożymy taki produkt, czujemy takie jakby niesamowite wygładzenie, sprawiają to właśnie te silikony. Ale dobrze, słuchajcie, w takim razie przechodzimy do Składu po prawej stronie, czyli reformulacja, i co tutaj się wydarzyło w reformulacji. No, i zaczynamy dobrze. Że tak powiem, zaczynamy dobrze ze względu na to, iż pierwszym składem jest kaprylik-Capric Trigliceryt. Mamy tutaj do czynienia z emolientem który pomaga nam zatrzymać nawilżenie w naskórku i w naszej skórze i pomaga nam w, w, w przeniesieniu jakby składników aktywnych w głąb naszej skóry. Potem mamy glicerynę nawilżającą fantastyczną glicerynę, która pomoże nam utrzymać całe nawilżenie w skórze przez długi okres y, czasu. Potem mamy Iris Florentina root, root Extract. Słuchajcie, co to takiego? Jest to nowy skład, który wcześniej nie był widziany tutaj w tym korektorze. Ogólnie, kochani, po polsku Iris, Iris Florentina Root Extract można nazwać jako wyciąg z korzenia z irysa. Florenckiego, słuchajcie, no te nazwy powiem Wam szczerze, że są rzeczywiście niesamowite. I funkcje w kosmetyku ma liczną, różną. Jest, działa jako przeciwutlenia, czy jako antyoksydant, jako substancja antybakteryjna, odżywcza, przeciwzmarszczkowa, tonizująca, wygładzająca, zapłachowa i maskująca. Niesamowite, słuchajcie, i ten składnik z irysa jest dosyć wysoko. W związku z czym powiem Wam szczerze, że no Dior jeśli rzeczywiście zmienia formulację, to jest w stanie mnie zachwycić bardzo pozytywnie i tutaj właśnie tak się też stało. Następnym składnikiem, jakim chciałem opowiedzieć, to mamy lecytynę, która sprawia daje nam nawilżenie i elastyczność. Bardzo fajny skład. Następny skład, o jakim chciałem powiedzieć, to mamy Hydrolyzed Viola Tricolor Extract. Czyli mamy tutaj do czynienia z ekstraktem swiołka z trójbarwnego jest to składnik, który znajdował się już w poprzedniej formulacji. I słuchajcie, chroni naszą skórę. Jest to łagodzący składnik, działa też jako emolient, który wygładza naszą cerę i daje komfort naszej cerze. Dobrze, potem co mamy jeszcze? Yy, mamy tokoferol, czyli witamina E, witamina yy, młodości, bardzo silny antyoksydant, który daje nam odpowiednią ochronę. No i potem mamy kolejny bardzo interesujący składnik. Nowym składnikiem, który wcześniej się nie pojawił to Achillea millefolium extract i mamy tutaj ekstrakt, z krwawnika pospolitego, w dawnych czasach ekstrakt taki i ta roślina była używana leczniczo, tymczasem tutaj co to może być? Słuchajcie, ten składnik ma działanie przeciwzapalne i ściągające, ponadto y, łagodzące i też y, jako składnik może mieć działanie naturalne, zapachowe. No i następnie wracamy znowu i mamy tutaj Tropa eolu, Majus Flower Leaf Stem Extract, kochani. Czyli mamy znowu ekstrakt z nasturcji, który powtarza się i jest to tonizujący składnik, a też bardzo y, mocny antyoksydant, który daje nam protekcję, czyli ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych i składnik rewitalizujący. No i to chyba tyle w takim razie, jeśli chodzi o skład w związku z czym, jeśli miałbym porównać oba składy, stary, względem nowego, to jestem w stanie powiedzieć, że nastąpiła ogromna zmiana na dobre. W starym składzie mieliśmy nawilżającą glicerynę i trzy składniki aktywne fajne, kwiatowe, rewitalizujące, ochronne, przeciwzmarszczkowe, super, ale mieliśmy bardzo dużo silikonu, w związku z czym ja nie wiem, czy przez taką warstwę filmu ochronne, nie ochronnego, nie czyli taką warstwę filmu yy, spowodowanego silikonami, te składniki aktywne są w ogóle, yy, mają zdolność yy, przebicia się i yy, zadziałania. Dobrze kochani, a jeśli chodzi o nowy skład, jest tutaj dużo dobroci, ale przede wszystkim widać tutaj ogromną rewolucję ze strony Diora, który całkowicie pozbywa się silikonów, a wprowadza dobry skład. Co to jest ten dobry skład? Jest on na bazie składników nawilżających i emolientów, czyli kapryli, kapryk, trigliceryd i gliceryna. Mamy tutaj również skład rewitalizująco-przeciwzmarszczkowy w postaci ekstraktów z kwiatów takich jak irys, fiołek, nasturcja oraz krwawnik i mamy również też tutaj od, odrobinę ochrony w postaci antyoksydantów przede wszystkim witamina E ale też wy, te ekstrakty z kwiatów też są antyoksydantami czyli będą chronić naszą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych agresywnych czynników zewnętrznych które nas postarzają uf, uf. Ludzie, Koniec, koniec, koniec klasy, koniec opowiadania o składach, ale myślę sobie, że była to bardzo ważna rzecz, żeby to poruszyć, ze względu na to, iż no, żebyśmy mieli porównanie. Stara formulacja bogata w silikony, nie mamy tego. Mamy nową formulację bogatą w skład pielęgnacyjny, ekstrakty kwiatowe, nawilżenie i ochrona. No, i to tyle w takim razie. W związku z czym, kochani, najwyższa pora zabawić się makijażem i nałożyć. Siri, ja Ciebie teraz nie potrzebuję. Czemu Ty do mnie mówisz, jak ja <grafię> Zgubiłem myśl. Dobrze, kochani, więc myślę sobie, że najwyższa pora zabawić się makijażem, nałożyć te korektory i zobaczyć, jak one będą wyglądać. Niemniej jednak teraz się zbliżę, bo słuchajcie, myślę sobie, że minęło już wystarczająco wiele czasu, i wracamy, jeszcze, poruszymy sobie tematykę swatch. Dobrze kochani, więc teraz słuchajcie, zbliżę się, a żebyście zobaczyli słocze Jeszcze raz. Stara formulacja 05N. Uważam, fantastyczny, neutralny odcień. Fantastyczny. Będę to podkreślać chyba wielokrotnie, jak zdarta płyta. A tutaj nowsza formulacja 05N. 05N, 05N. No, ten. Ale słuchajcie, dlatego zrobiłem a ażeby wam teraz pokazać pewną magię, która się tutaj wydarzy. Słuchajcie, zobaczcie to. Będziemy tutaj działać szybko, ze względu na to, iż mówimy o tematyce e, oksydacji, słuchajcie, czyli utlenienia, i uwaga, mamy ząk, Mamy ząk po obu stronach, tak naprawdę, jak widać. No, kochani, dzieje się, słuchajcie, dzieje się nowa formulacja. I starsza formulacja I jak widać w starszej formulacji trochę potrzeba czasu ażeby ten odcień neutralny naprawdę stał się neutralny i on rzeczywiście staje się neutralny, ale potrzebuje troszeczkę czasu no a tu nowa formulacja słuchajcie, no yy, on dojrzewa, on rzeczywiście wychodzi ciepło żółty no ale potem dojrzewa i robi się neutralny ale bardziej wchodzący jednak w odcienie żółte, w odcienie ciepłe. Dla mnie osobiście w moim u, osobistym uznaniu, opinii yy, odcień neutralny to jest perfekcyjny odcień, wymieszanie odcieni zimnych z ciepłymi, i wtedy to ma sens i uważam, że taki odcień 05N w starej formulacji wygląda, ten jednak nie ma perfekcyjnego tego wymieszania i bardziej idzie w odcienie ciepłe. Dobrze, kochani, więc to tyle jeśli chodzi o słocze. Jak widać, no dzieje się. Jest jak jest. Nie jesteśmy w stanie już tego zmienić. Tak wygląda odcień 05N i na takim właśnie odcieniu będziemy dzisiaj pracować, bawić się i, e, 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 i testować ten makijaż. Dlatego pozwólcie, że zmyję słocze i zaraz zabieramy się do aplikacji. Dobrze, kochani, a więc jesteśmy z powrotem i jesteśmy gotowi do zabawy makijażem. Jeszcze raz niewielkie przypomnienie: ja mam ponad 40 lat. Moja cera jest normalna do suchej, niesamowicie suche strefy to sucha strefa pod oczami, i tutaj e, kości jarzmowe. W związku z czym, jakikolwiek wysuszający, samosetujący się makijaż zazwyczaj podkreśla zmarszczki. No, i to jest coś, czego ja nie szukam, w związku z czym nawilżający korektor to jest zdecydowanie coś, co ja szukam i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Dlatego w takim razie, kochani, zabieramy się do aplikacji. Na samym początku wezmę w obroty starszą formulację 05N. Moja cera jest już przygotowana różną pielęgnacją, ochroną, więc. Jesteśmy gotowi i słuchajcie, no, wiele się tutaj nie, na, y, nie wydarzy. Nałożymy troszeczkę dosłownie tutaj i troszeczkę tutaj. Im cięższy korektor, ciężej nałożony pod moją strefą, no tym gorzej to tak naprawdę wygląda. Dlatego słuchajcie, na potrzeby y, tego, tego filmu bawimy się dzisiaj i aplikujemy temperaturą ciała. I zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądać. Przepięknie się blenduje, nie ma z tym tutaj żadnego problemu. Bardzo fajnie pracuje pod palcem, czyli pod temperaturą własnego ciała. I powiem Wam szczerze, że bardzo dużo jest tego pigmentu, który jednak w swojej formulacji nie jest ciężki i nie jest wysuszający. Jestem pod dużym wrażeniem, bardzo, bardzo, bardzo fajnie bardzo się fantastycznie to wszystko rozprowadza. I tyle. I tyle na chwilę obecną to zostawimy i przejdziemy do aplikacji nowszej formulacji. W takim razie biorę, no fantastyczna jest ta butelczyna, słuchajcie i nakładamy sobie tutaj korektor w bardzo podobny sposób. I też będziemy aplikować palcem. Nie będziemy tutaj żadnych narzędzi jakichś specjalnych używać i zrobimy sobie w takim razie porównanie. Słuchajcie, patrzę troszeczkę na Was, patrzę też troszeczkę w pogląd. Wybaczcie, ale no, jest to test dosyć ważny, w związku z czym chciałbym, żeby był on odpowiednio wykonany, precyzyjnie. Czasami po prostu patrzę się na Was i nie zwracam uwagi tak naprawdę, co się dzieje. I potem w postprodukcji patrzę na siebie i jej, jak ja w ogóle to mo tego mogłem nie zauważyć, ale powiem Wam szczerze, że jak się kręci i jak się mówi do Was, to myśli zupełnie inaczej błądzą, zupełnie inaczej są skierowane i nie zawsze są skierowane w tym kierunku, w którym powinny. <laughs> w związku z czym potem w postprodukcji to dopiero widać. Nie wszystko widać w kamerze. No, ale dobrze, kochani. O, tu se maśniłem, ale nic nie szkodzi. Tutaj jeszcze ten, o. Myślę sobie, że mamy to zaaplikowane i widać. Myślę sobie, że różnice w odcieniu. Niemniej jednak nie ma się co przejmować, nie ma co tragizować. One odpowiednio zoksydują i dojdą do siebie. Tymczasem, tak wygląda strefa pod oczami. I uwaga. No, jest Chris, jest zbieranie się, ale tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Słuchajcie, to nie, niekoniecznie może być wina produktu, ale po prostu to jest taka moja uroda. Nie znalazłem jeszcze chyba takiego produktu, który całkowicie by się nie zebrał w zmarszczkach. Ja mam na tyle smarszczek, że po prostu to jest jakby nieuniknione. W związku z czym nie ma tutaj żadnego dramatu. Co robimy? Bierzemy paluszek i. Tap, tap, tap. I drugi palec wyklepujemy. Zresztą w mojej sytuacji jest tak, że im więcej nałożę, tym jest większe zbieranie się. W związku z czym takie oszczędne położenie, kropka jedna, kropka druga, wyblądowanie, jak najbardziej mi to yy, sprzyja. I słuchajcie, tak wygląda starsza formulacja. A tak z kolei wygląda nowa formulacja. Fajnie, powiem Wam szczerze, że fajnie, pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne, nie czuć żadnego dyskomfortu, wręcz przeciwnie, nic właściwie nie czuć. W związku z czym jest on na chwilę obecną komfortowy, nie ma żadnego ściągnięcia, przepięknie jest wszystko wyrównane. Może nie mamy tutaj do czynienia z pełnym kryciem, ale na pewno mamy do czynienia ze średnim kryciem. I, I tyle, jak na chwilę obecną. W takim razie, kochani, weźmiemy sobie jeszcze raz te korektory. Te korektory są bardzo hojne. Mamy tutaj 11 ml za cenę mniej więcej 40 euro. Jest to bardzo fajne ze względu na to, iż mój ulubiony korektor od Yves Saint Laurent Rekla High Cover za tę samą cenę ma 2,5 ml. <ścoughs> No cóż, no cóż, trzeba płacić za, za piękno. Te z kolei są bardzo hojne. Mają 11 ml i e, są korektorami też nie tylko pod oczy, ale też na całą twarz. W związku z czym pobawimy się troszeczkę tymi korektorami i zobaczymy, jak one wyglądają na całej twarzy. Biorę sobie starszą formulację i nakładam. Niewiele nałożę, bo nie o to chodzi. Myślę, myślę sobie, że tyle wystarczy. I mam tutaj przygotowane dwie gąbeczki, w związku z czym tą gąbeczką sobie rozprowadzę ten korektor na całej twarzy, zobaczyć żeby zobaczyć, czy to rzeczywiście się... Ale... O kurczę, wiecie co, ale aż straciłem myśl, ale... <grytanie> ale to się fajnie rozprowadza, what? <grytanie> Fajne, wow, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. No jest. O! <grywia> no jestem pod wrażeniem! Jestem pod wrażeniem i. O kurczę, nie wiem czy to widać. Z wygładzenie porów. Pod tej starszej wersji, no silikony, silikony robią swoje, ale mam wrażenie, że doszło do, yy, do wygładzenia yy, silikonów. Super to wygląda, powiem wam szczerze. Wszakże stara formulacja, ale i tak zużyję tę butelkę do samego końca. Już nie kupię jej więcej, ale zużyć jak najbardziej zużyję. Super, fajne, fajne. Dobrze, bardzo fajnie się to rozprowadziło. Słuchajcie, teraz, wam, teraz będziecie mieli porównanie. Przykryte, nieprzykryte. Jest różnica. Jest jak najbardziej różnica. Dlatego wezmę sobie teraz nową formulację i nałożę sobie też nową formulację w taki sam sposób. Raz, dwa, trzy. Ra o, tu jeszcze trzeba jednak. Tu się inaczej nabiera jednak. Raz, dwa, trzy. Na ten aplikator. Nic nie szkodzi. Tutaj aplikowaliśmy tą gąbką. Tu będziemy aplikować inną gąbeczką. I zobaczymy, jak to wszystko się tu... Jest zapach! No, jest zapach! Ale słuchajcie, e, spoko, nie ma tutaj jakiegoś dramatu. Każdy, kto kiedykolwiek używał produktów Diora, zna zapach, który jest bardzo charakterystyczny dla Diora. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Ten zapach się już ulatnia. Ponadto, jest to zapach, który nie jest sztuczny, jest to zapach, który jest pozyskiwany naturalnie. Z kwiatów. W związku z czym uważam, że jeśli chodzi o jakiekolwiek ewentualne podrażnienia, możliwości są jak najbardziej, myślę sobie, minimalne ze względu na naturalne pochodzenie tych zapachów tutaj w tym kosmetyku. No dobra. Ładnie. Ładnie z jednej strony, ładnie z drugiej strony. Jak zawsze w nosie trzeba to troszeczkę jeszcze rozprowadzić, ale słuchajcie, ja mam tutaj taką niedoskonałość, taka moja po prostu uroda, zobaczymy czy ten korektor jest w stanie zniwel, zniwelować tę niedoskonałość, zobaczmy teraz on się będzie troszeczkę wybijać Ale można dokładać, jak najbardziej można dokładać. No, ale. Nie, nie powiedziałbym, że mamy tutaj do czynienia z pełnym kryciem tego korektora. Troszeczkę on jednak walczy, wybija. Się. Co mi się dzieje z głosem? Co mi się dzieje z głosem? Przepraszam, za chwileczkę wracam. Zwracam. Z... Przerwa techniczna. Dobrze, kochani, jestem z powrotem. Prze wybaczcie mi, ale nagrywam bardzo dużo, bardzo dużo mówię i głos mi po prostu siada. Siada mi głos. Ale słuchajcie, do tematu. Nie uważam, ażeby nowa formulacja była full coverage. Cały czas tu się jeszcze coś wybija, coś się dzieje, więc, więc myślę sobie, że damy sobie spokój, jeśli chodzi o, o to stwierdzenie, że korektor jest full coverage. Niemniej jednak, słuchajcie. No, wygląda to wszystko po prostu przepięknie, naturalnie, jak druga skóra. Po, jestem w stanie powiedzieć, że wersja starsza jest bardziej matowa, ale nie taka super płaskomatowa. Z kolei nowsza wersja jest bardziej taka świetlista, no po prostu jak druga skóra. Wygląda to jak najbardziej, no wygląda ładnie, Wyg wygląda po prostu ładnie. W związku z czym, kochani, teraz nałożę troszeczkę kolorków, zdejmę badankę i zaraz do Was wracam z wykończonym lukiem. No dobrze kochani, więc jesteśmy z powrotem z wykończonym makijażem. Niewiele się wydarzyło. Co się wydarzyło? Słuchajcie. Odrobina koloru, odrobina różu, czyli rozświetlenie w postaci różczki Beauty Light Wand Pillow Talk fantastycznie i tak zwanego ee, blush lightera, czy cokolwiek takiego, czyli połączenia różu z highlighterem Beauty Beauty light wand, pink gazm, wszystko przepięknie się połączyło. Przy okazji, kochani, nam niewielki spoiler, paczka idzie od Charlotte z najnowszymi różdżkami. Beauty light wand do zabawy, nie mogę się doczekać. Będziemy, będzie się działo: będziemy sobie słoczować kolorki i zobaczymy, jak wygląda najnowsza formulacja od Charlotte Tilbury. Ale okej, okay. do tematu, do tematu, słuchajcie. W związku z czym, słuchajcie, no niewiele się wydarzyło, nie było tutaj primerów, nie było tutaj pudrów, nie było niczego, absolutnie dzisiaj pracujemy wyłącznie na tych korektorach, starsza formulacja przeciwko nowszej formulacji i tak prezentuje się, słuchajcie, ten makijaż bardzo ładnie, naprawdę powiem Wam szczerze, bardzo ładnie. Tu jest bardziej, dosłownie o milimetr większe wygładzenie od tego. No i tak jak już powiedziałam, obecność silikonów na pewno robi swoje. A słuchajcie, jak wygląda strefa pod oczami? Bo myślę sobie, że najważniejsza, żeby porównać strefę pod oczami względem starszej formulacji i nowszej formulacji. Dlatego uwaga, zbliżam się i co widzimy? No jest Chris! No jest jest, Chris, po prostu taka jest moja uroda i jak najbardziej jest to yy, normalne i zrozumiałe. A jeśli chodzi, słuchajcie, o nowszą formulację, uwaga, zbliżam się i co mamy? Halo? <śmiech> o! O! Łobatko <laughs> ci i córko! Łobatko <laughs> ci i córko, Dior! What? O! <laughs> No praktycznie, praktycznie nie ma Chrisa, Dior, łomotko, dziewicarko. To się nazywa luksus, what? Coś ty mi zrobił pod tym okiem, jestem w ogromnym szoku. Nie ma krisa. Dobra kochani, no dobra, dosyć ty, tych żartów, żarcików i pierdół. Tak prezentuje się ten makijaż w studiu. Ale... Naturalne światło w studiu ma się nijak do naturalnego światła na zewnątrz. Dlatego też, kochani, serdecznie zapraszam Was na spacerek. Chodźmy na spacerek i zobaczmy, jak ten makijaż będzie się prezentować na zewnątrz. A potem wrócimy do studia na ostateczne podsumowanie i moje ostateczne myśli. Związane z moim doświadczeniem z pracą z tymi produktami. Dlatego tak kochani, serdecznie zapraszam na zewnątrz, chodźmy na spacerek i zobaczmy, jak to wszystko się prezentuje na zewnątrz, bo na chwilę obecną, jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Hejka kochani! pary Star Channel Witam Was bardzo serdecznie Podczas tego przepięknego czeki inu Na przepięknym, świeżym powietrzu Słuchajcie, jest jeziorko Jest słońce, jest chill out I jest ławeczka Dlatego usiądziemy sobie Na ławeczce A A żeby doszło do prezentacji Słuchajcie, tak prezentuje się Makijaż Na, no w naturalnym świetle na zewnątrz, a tak prezentuje się, słuchajcie, stara formulacja korektora po tej stronie, a tu jest nowa formulacja korektora. Trochę słońce zaszło, ale to dobrze, to mogę dzięki temu patrzeć w kamerę tutaj i, i się Wam zaprezentować. No spoko. Kurcze. Zarówno powiem Wam szczerze, że stara formulacja. Jaginowa formulacja. No, gdybym tak się pokazał, to jesteście w stanie powiedzieć jakieś różnice. Ja nie widzę różnicy. Nawet kolorystycznie powiem Wam szczerze, że nie widzę tych różnic. Jest jestem jakby w lekkim oku. <noise> Więc fajnie. Powiem wam szczerze, że fajnie. No troszeczkę. Troszeczkę tu widać, prawda? Takie tam zmarszczki, no ale to już jest taka moja uroda. Ja już tego ogólnie nie zmienię. Ale jeśli chodzi o cały makijaż, to mi osobiście powiem Wam szczerze, bardzo się podoba zarówno jedna strona, jak i druga. Starsza formulacja z nową formulacją. I powiem Wam, że, że daje radę, że daje radę. Dlatego tak prezentuje się wszystko na świeżym powietrzu. No a teraz najważniejszy to już tylko test trwałości. Zobaczyć jak to wszystko wygląda i będzie się trzymać po 10 godzinach noszenia i więcej. Dlatego wracamy do studia. Serdecznie zapraszam na moje ostateczne podsumowanie i myśli związane z pracą z produktem, e, z korektorem od Diora Dior e, Forever Skin Correct. Zapraszam. Hejka kochani! Starczadel. Witam Was bardzo serdecznie podczas tego check-inu, Słuchajcie, i ostatecznego podsumowania. W związku z testem i z moimi doświadczeniami z korektorem od Diora Dior Forever Skin Correct. Słuchajcie, no. Czekajcie, tylko wezmę, wezmę zegar. No, żeby nie było, żeby nie było, słuchajcie, jest. Po 11 wieczorem, co oznacza, że w dniu dzisiejszym ja ten makijaż, słuchajcie, no, mam już na twarzy ponad 10 godzin. Więc poddałem go odpowiednio ciężkiemu testowi, ażeby zobaczyć, jak się zachowa, jak będzie wyglądać po tak długim czasie. Więc zanim. Ja Wam opowiem o tym korektorze, najpierw zbliżę się do Was, ażebyście zobaczyli i mieli swoją własną opinię, bo nie chcę wpłynąć na Waszą opinię, bardzo ważne jest, żebyście mieli swoje własne zdanie. Więc słuchajcie, jeszcze raz, makijaż ponad 10 godzin, stara formulacja i słuchajcie, nowa formulacja. Ale oczywiście mówimy tutaj o korektorze. Ja go użyłem na całej twarzy, ale przecież korektor najważniejszy, żeby nałożyć go pod oczy. W związku z czym zbliżę się, słuchajcie. A żebyście zobaczyli, jak wygląda pod oczami. Stara formulacja. I nowa formulacja. Ale. Żeby tych zbliżeń yy, prawda, było za mało, jeszcze pokażę Wam jeszcze jedno zbliżenie w bardzo bezlitosnym świetle moje Łazienki. Także jeszcze raz możecie sobie zobaczyć, jak wygląda stara formulacja i jak wygląda zaraz po drugiej stronie nowa formulacja. Co myślicie? Jestem ciekawy waszego zdania. No słuchajcie, mówię tutaj o dosyć ciężkim teście, ponad 10 godzin. <noise> Więc kochani, gdyby ktoś mnie pytał o najmocniejsze strony tych produktów. Najpierw przejdźmy do starej formulacji. Najmocniejsze strony. Te starej, starej formulacji są takie, że jest to bardzo przyjemny, kremowy. Y, korektor. Ta formulacja tutaj najnowsza jest bardziej taka jak Lotion, czyli rzadsza. Ta jest troszeczkę gęstsza, bardziej kremowa. Dlaczego? Przypuszczanie dlatego, że są tutaj silikony, które tworzą taki jakby film wygładzający, i widać tutaj minimalnie większe. Przepraszam, tracę głos! <noise> Co mi się dzieje na pomoc! <noise> Dobrze, wracając. Kremowa konsystencja, która przypuszczalnie no, ma tutaj dużo silikonów. Te silikony sprawiają, że mamy tutaj taki specjalny, się tworzy film, który lekko wygładza i to wygładzenie widać w porównaniu z nową formulacją. Nie jest to jakaś ogromna, szokująca różnica, niemniej jednak widać tę różnicę. I ta kremowa ym, formulacja sprawia, że jest to korektor łatwy w aplikacji. Bardzo fajnie się rozciera, nakłada, stapia z cerą super. I jeszcze jedna najmocniejsza strona starej formulacji to odcienie. 05N, fantastyczny, neutralny odcień, który pasuje idealnie dla mojej cery i niestety, niestety. Stara formulacja 05N ma się nijak do nowej formulacji 05N. Są to zupełnie inne odcienie. Szkoda, ogromna szkoda. Więc tak, fantastyczny odcień, fantastyczna formulacja kremowa, która bardzo łatwo się rozprowadza. A jak już rozprowadzimy, silikony sprawiają, że widać troszeczkę takie lepsze wygładzenie i stopienie się z cerą. Taka jest moja opinia na temat starej formulacji. No tak, ale kochani. nie rozpaczajcie, nie rozpaczajcie, bo teraz przechodzimy do najmocniejszych stron nowej formulacji. Co mam do powiedzenia na ten temat? No właśnie ta niezwykła formulacja, gdzie pielęgnacja łączy się z kolorówką. i słuchajcie, uważam, że no Dior naprawdę wie, jak to zrobić. O czym mówię? Jest to fantastyczny moim zdaniem korektor dla starszych cer, dla takich jak ja, które borykają się ze zmarszczkami, z wysuszeniem, które nie mogą położyć takiej machy, słuchajcie, korektora, który po prostu się setuje i wysusza i po prostu robi saharę. Ten korektor tego nie robi, on naprawdę nawilża, on naprawdę jest bardzo lekki, fantastycznie się rozprowadza, fantastycznie pracuje ze skórą i po 10 godzinach no tak on jeszcze wygląda, słuchajcie. Jest zmęczony, to jest oczywiste 10 godzin ponad ale słuchajcie, no. I nawet wysuszenie! No nie ma tutaj jako tako wysuszenia. Nie jest to korektor full coverage, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Bardzo fajnie przez 10 godzin ta formulacja wymieszana z pielęgnacją nie wysusza i pracuje pięknie ze skórą. Więc takie jest moje podsumowanie i najmocniejsze strony. Nowej formulacji. Więc, kochani, jeśli ktoś by mnie zapytał, to oczywiście myślę sobie, że nie będzie wielkiego szoku, jak powiem, że Pary Star Channel daje zielone światło nowemu korektorowi Dior Forever Skin Correct. Naprawdę fantastyczna formulacja, wymieszanie pielęgnacji z kolorówką. Jedni mogą w to wierzyć, jedni mogą w to nie wierzyć. Ja mówię wam. Ze swojego własnego doświadczenia, że jest to korektor, który mnie nie wysuszył, który fantastycznie współpracował z moją cerą, poła zmarszczaną, szczególnie w okolicach pod oczami przez ponad 10 godzin i jak najbardziej jestem z niego zadowolony. Słuchajcie, jeszcze raz sobie zobaczmy z bliska. I nowa formulacja, a szczególnie pod oczami, mówię, że może, może. Słuchajcie, jeszcze raz. Bo uciekłem od kamery, słuchajcie. Dobrze, więc mówię, że może nie jest to idealny korektor, ale jest to bardzo dobry korektor. I to tyle, kochani. Właściwie, tak naprawdę, to ten korektor przypomina mi, gdzie tu jest, tu przypomina mi ostatnio właśnie przetestowany korektor od Givenchy kolejny korektor, który jest wymieszany z pielęgnacją ktoś może w to wierzyć, ktoś może w to nie wierzyć ja mówię wam, że są to korektory niewysuszające przypuszczalnie dzięki temu, że mają tę pielęgnację, ja w to wierzę to jak ktoś inny podchodzi do tematu, wasza osobista sprawa, nie ma, nie ma problemu. W związku z czym, przypuszczalnie, że następny odcinek będzie taki, który wy lubicie, czyli odcinek bitwa. <laughs> Power, y, zrobimy sobie odcinek bitwę pomiędzy Jivą She Prism Libry, korektorem wymieszanym z pielęgnacją z korektorem od Dior y, Forever Skin Correct i zobaczymy, jak będą one wyglądać, jak długo się będą nosić i... Jak długo, y, prawda, będą się sprawdzać podczas tego testu. Więc to zrobimy na następny odcinek. Tymczasem, kochani, ten odcinek dobiegł końca. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Rośnie mi lis, lista subskrybentów. Fajne, jest to bardzo miłe. Fantastyczne komentarze. Bardzo dziękuję za wszystko. Czytam, odpisuję. Kiedy tylko mogę. Bardzo za wszystko dziękuję. Więc tak, kochani, trzeba się pożegnać. Dziękuję bardzo za to, że celebrujecie ze mną różnorodność. Różnorodność sprawia, że wszyscy jesteśmy inni i wyjątkowi, i piękni. Cudnie. Serdecznie Was pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku, tymczasem na teraz. Buźka, trzymajcie się, Mua. pa pa!